Hej, witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy sobie o nowym trailerze do KSW, bo warto, rywalu Michała Materli oraz przepychance Artura Szpilki z Arturem Binkowskim. Zapraszam. Jeszcze tylko dodam, że YouTube ostatnio ucina mi totalnie zasięgi, także jeżeli chcesz, zostaw łapkę w górę, to tyle. Zaczynamy od KSW. Chyba wszyscy wiemy, jakie czasem pomysły ma nasz Maciej Kawulski. Tym razem wymyślił sobie coś w stylu gry i oczywiście spojrzy na to z dobrej strony i złej. Więc wizualnie ten trailer wygląda świetnie. To jak zostały przedstawione postacie jest wręcz genialne, jednak teraz poruszę tą gorszą stronę. Pamiętajmy, że jest to organizacja KSW, a nie kanał na YouTube, gdzie można się bawić efektami, by kogoś zajarać. W telewizji i dla sądzę ludzi, którzy zobaczą to, nie wiedząc, że to nasze KSW, będzie to wyglądać no po prostu śmiesznie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, wy możecie mieć inne, bo jednak efekty zrobili super. Mi z nich wszystkich najbardziej podoba się Materla, bo jest taki prawdziwy w jakimś sensie. Możecie napisać, który wam się podoba i czy popieracie pomysł Kawulskiego. I przechodząc od razu do Materli, został nam przedstawiony naprawdę ciekawy fight card. Z wszystkich walk najbardziej będzie mnie ciekawić oczywiście walka wieczoru, ale walka Michała Materli z ogłoszonym dla niego Martinem Zawadą też jest bardzo, bardzo interesująca. Martin Zawada, zawodnik, który według mnie powinien bardziej iść w stronę K1, patrząc na jego prostą sylwetkę, jednak wybiera MMA, być może chodzi tu o pieniądze, dostaje ogromną szansę zmierzenia się z byłym mistrzem KSW Michałem Materlą. Mam takie przeczucie, że przez mobilność i to, że Martin nie jest jakimś mistrzem defensywy, ma ciężkie nogi, a jego głównym atutem są dość szybkie ręce, to zostanie po prostu zdominowany. Czasem są takie pojedynki, gdzie po prostu widzi się dużą przewagę fizyczną. Przykładowo większość walk Jona Jonesa była po prostu fizyczną dominacją. I tak może być właśnie w tej walce. Ale nic tutaj lepiej nie mówić, to MMA, jeden cios może zmienić wszystko, dlatego jak zawsze procentowo stawiam 85 do 15 na Michała, niech lepiej szybko wraca, bo jest się z kim bić. Przechodzimy teraz do sytuacji na konferencji. Słuchajcie, mnie tutaj mało interesuje to, o co poszło i dlaczego wyszła taka sytuacja. Ja tu bym bardziej się skupił na Arturze Szpilce, ponieważ wszyscy już chyba znają jego nerwy, jego wybryki i wcale tego nie popieram, ale to nagłe popchnięcie prosto z mostu Artura to był tak naprawdę przynajmniej w mojej głowie dowód tego, że Szpilka wraca na dobry tor, z odblokowaną głową, z pewnością siebie, bo to jest coś, czego mi w nim brakowało. Może jeździł po ludziach, ale jest jednak taka iskra wokół, którą ja widzę i mam nadzieję, że zobaczymy już 25 maja pewnego siebie Szpilkę. Ta sytuacja z konferencji prasowej była zabawna, jakaś tam promocja gali zawsze się zrobi, panowie ponoć muszą sobie coś wyjaśnić na spokojnie, ale mnie na tej gali naprawdę będzie interesowała ta głowa Szpilki. To tyle na dzisiaj, dobijcie 100 lajków, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia.